tym młodzieńcu wystąpieniu mojego kolegi. Otóż nie jest tak, żeby w ciągu ostatnich 3 lat nic nadzwyczajnego się nie stało. Jest takie wydarzenie, ten zespół wydarzeń, które zasługują na wyróżnienie. I to na wyróżnienie najwyższej ręki. I mówię tutaj o premierze Donaldzie Tusku. Zasługują na Nobla. No może nie tego sztokholmskiego, proszę Państwa, ale jest przyznawany w Cambridge, w tym amerykańskim Cambridge, ich Nobel, antynobel. Za takie wydarzenie, które jest wybitne, ale nigdy się nie powinno powtórzyć. Ja sądzę, że najlepiej będzie, jeżeli najpierw, żeby Państwa ciekawość została zaspokojona, został tutaj pokazany krótki film. Obejrzyjmy go razem. Bardzo ważne jest to naszym dziennikarzom. Chciałbym, aby ci wszyscy, którzy wyjechali, mogli także dzięki naszym działaniom realizować swoje marzenia, przede wszystkim tu wrócić. Polityka Solidarności Pokoleń będzie oznaczać poprawę warunków startu zawodowego młodej generacji poprzez lepsze dopasowanie edukacji do oczekiwań gospodarki, a więc też lepsze kompetencje młodych związane ze znajomością informatyki, wykonawcy czy umiejętne prowadzenie własnej kariery zawodowej. Osiągnęło w 2010 roku przerażający poziom 52%. Co roku 700 tysięcy młodych Polaków, czyli niemal wszyscy mieszkańcy Krakowa, wyjeżdża za granicę poszukiwania pracy. Z braku perspektywy spada liczba zawieranych małżeństw. W 2010 roku aż o 15%. Rodzi się coraz mniej dzieci. Za średnią pensję można kupić pół metra kwadratowego własnego mieszkania. Już teraz każdy Polak jest zadłużony na prawie 20 tysięcy złotych, nawet nie mogę. A narastające zadłużenie państwa hamują swój. Nie możemy się temu wiecznie przyglądać. Musimy przywrócić młodym Polakom wiarę w przyszłość. Zmieńmy na tę Polskę. Ty jesteś Polską. Tak, proszę Państwa. To tak drogi, drogi, władza świetnie służy, bo spójrzcie na to ostatnie trakacje jako złotnia. Dzięki sprawowaniu władzy. Ale naprawdę doprowadzenie do tego, że większość absolwentów idzie, jak to się mówi, na bezrobocie, to jest swego rodzaju osiągnięcie. To jest rzeczywiście wydarzenie zupełnie niebywałe. Kiedy byliśmy przy władzy, kiedy kończyliśmy tę władzę, ten poziom bezrobocia wśród absolwentów to było 14,9%. Za dużo, przynajmniej o 14. Ale poszło w dobrym kierunku. Były plany, żeby to zmienić. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją rzeczywiście niezwykłą. Sytuacją, która mogłaby być usprawiedliwiona tylko przez wojnę, jakiś wielki kataklizm. Natomiast wtedy, gdy takiego kataklizmu nie było, a też wszyscy wiemy, że nie było, to trzeba mówić po prostu o dyskryminacji.